Róża z Żółtowskich Zamojska. Pełne poświęcenia działalność ostatniej ordynatowej zamojskiej wiąże się z czasami II wojny światowej. Dzięki swej nieugiętej postawie Róża Zamojska wraz z mężem ocaliła od zagłady ponad kilkaset dzieci. Swego przyszłego męża, Jana Zamojskiego, Róża poznała podczas ferii zimowych w Zakopanem, kiedy miała 16 lat. Ślub odbył się w 1938 roku w Zwierzyńcu. Ich związek oparty był na wzajemnym zrozumieniu i miłości. Wybuch wojny przerwał szczęśliwe dni. Mąż wyruszył na front, a Róża wraz z teściową Marią z Sapiechów zajęły się udzielaniem pomocy uciekinierom i przesiedlonym. Willa w Zwierzyńcu stała się dla nich przystanią. Po urodzeniu córki w listopadzie 1939 roku Róża wraz ze zwierzynieckim proboszczem stanęła na czele Komitetu Opieki nad Ofiarami Wojny, podejmując w 1940 roku zorganizowaną akcję pomocy wysiedlonym mieszkańcom Wielkopolski i Pomorza. Dzięki interwencji Zamojskiego u dowódcy SS na dystrykt lubelski udało się uratować prawie 500 dzieci z obozów w Zwierzyńcu. Róża utworzyła dla nich ochronkę i szpital. Dzieci otoczone ciepłem i opieką dochodziły do siebie. Ordynatowa Zamojska swoim poświęceniem i oddaniem zyskała przydomek Anioła Dobroci. Po wojnie władze PRL-u uznały Zamojskiego za wroga ludu. Został aresztowany i skazany na wieloletnie więzienie. Odebrano mu cały majątek. Róża z gromadką dzieci pozostała praktycznie bez środków do życia, opiekując się dodatkowo kaleką matką. Rodzina zjednoczyła się w 1956 roku, gdy Jan Zamojski wyszedł z więzienia. Róża Zamojska zginęła w wypadku autobusowym w 1976 roku.